Goście specjalni dzisiaj imprezy to zespoły Kontrabanda i Kobra Nocna. Zanim jednak posłuchamy legend polskiej sceny muzycznej, podziwiać będziemy naszych lokalnych artystów. Już za chwilę wystąpi dla Państwa formacja taneczna Freak Show, działająca przy Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej Studio. Ponieważ dzisiaj pogoda nam nie dopisuje, obiecujemy przenieść Państwa wraz z naszymi młodymi tancerzami do ciepłych krajów, żeby troszeczkę podgrzać atmosferę. Mała artystka o wielkim głosie przed Państwem Zosia Dmochowska. Wielkie brawa! Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie. Co mam robić i kim być? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie. Może ktoś podpowie mi? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie. Wciąż jak mantra w uszach brzmi. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie. Gdzie są do kariery drzwi? Piosenka, to będę może. Mam szalenie mocny głos. Kiedy śpiewam, to zagłuszam odgłos wiery i końskich trąb. Moje solo wciska w glebę, ja mam power, nie mam sam. Trzecie miejsce w Sochaczewie, do kariery pierwszy krok. Hej, Magdalena Mozio, na zadania plus puto, tej fazera ma ser. Ośmie un dia di so. Alegria de coió é curtir o verão. Usłyszymy naszą wokalistkę Natalię Wudarską, która również jest laureatką wielu ogólnopolskich konkursów. Choćby się znalazł królewicz czy książę, ja nigdy na pewno z nim życia nie zwiążę. Chyba, że oprócz tytułu by miał gitarę i na niej grał. Przed Państwem wystąpi starsza grupa formacji Freak Show w swojej ulubionej choreografii, wielokrotnie nagradzanej na ogólnopolskich konkursach tanecznych. Choreografia pod tytułem B. Thank you.
jest zdobywczynią wielu nagród na prestiżowych konkursach i ostatnie osiągnięcie to pierwsze miejsce, złoty medal na międzynarodowym konkursie tanecznym. Wielkie brawa towarzyszą jej tancerki z zespołu Freak Show. Roxana Mende, Natalia Tyczyńska i Klaudia Krętkowska. Wielkie brawa! Ludzie mówią, że nie mamy duszy. Ludzie mówią, że nie znamy łez. Nalki z drewna przecież nikt nie wzruszy. Solistka formacji Freak Show, Emilia Grabowicz. Wielkie brawa! Look at me, you may think you see who I really am, but you'll never know me every day. It's as if I play a part. Now I see if I wear a Przed Państwem Natalia Tyczyńska i Klaudia Krętkowska. Wielkie brawa dla nich! Jakaś taka mała. A jak się występowało? Fajnie.
przyszłości, kim chcesz być? Podpowiemy ci, może piosenkarką? Może. Tak trochę, mały Stasik był. Publiczność dopingowała? Tak, mocno. Kto z was najdłużej tańczy w zespole? Roxana. Tańczy w zespole od 6 lat. I jak? No i jest bardzo fajnie, poznaje się wielu nowych ludzi, można zawrzeć wiele przyjaźni. I przede wszystkim nasza trenerka jest świetna. Słyszałam, że poszukujecie mężczyzn do formacji. Zawsze poszukujemy, na razie jest tylko dwóch. No i tak się utrzymuje. Jestem choreografem, instruktorem formacji tanecznej Freak Show, która działa już w naszym pięknym mieście 5 lat. Natomiast w tym roku pierwszy raz współpracujemy z Ciechanowskim Ośrodkiem Edukacji Kulturalnej Studio. I muszę powiedzieć, że jest to bardzo udana współpraca, ponieważ otrzymujemy ogromne wsparcie od pani dyrektor Niny Rykowskiej oraz od prezydenta miasta. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy w takich imprezach brać udział u nas w mieście, w Ciechanowie, prezentować się, pokazywać się troszeczkę z innej strony, ponieważ formacja jako taka występuje przede wszystkim na turniejach tanecznych w kraju. Mamy nadzieję, że niedługo również za granicą. Ostatnim sukcesem naszej formacji jest, tak jak wspominałam już na scenie, nominacja do Międzynarodowego Festiwalu Tanecznego w Kielcach. Jest to ogromny festiwal z wielką tradycją, także mam nadzieję, że ten festiwal otworzy nam drogę do konkursów również o większym rozmachu i że będą to wyjazdy również zagraniczne. Rzeczy robię naraz, bo będę grał w serialu, mam swój zespół, co się nazywa Rewolucja, gram z kontrabandą, no i właściwie cały czas artystycznie, ale w którymś momencie pomyślałem sobie, że jednak chyba będę malował obrazy jak kusy w ranczu. Czołem Ciechanów po raz pierwszy, prawdopodobnie.
zajęci jesteśmy graniem, wyjątkowo, całe życie. Taki żart to był, ale teraz mam na myśli akurat, że zaplanowane mamy wakacje i nawet dłużej, wszystkie niemalże weekendy, także trudno jest nam nad czymkolwiek innym pracować. Generalnie od 2 lat usiłujemy nagrać płytę, jeżeli nie płytę, to jakieś pojedyncze numery i nagraliśmy jedną piosenkę, ale nie, po prostu nie mamy czasu. Tyle jest grania, dzięki naszemu menadżerowi, kochanemu Marcinkowi, Kureczkowi. Fajnie, super. Fajnie, że władze miasta organizują takie koncerty. Oby było ich jak najwięcej.